Discussion. Dzień dobry Państwu. Przemek mnie się już wielokrotnie przedstawił. Ja mogę powiedzieć o sobie tylko tyle, że istotnie pracuję w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. To jest taka organizacja, która zajmuje się aktywnością, wspieraniem aktywności obywatelskiej mieszkańców. Od początku naszej działalności wspieramy organizacje pozarządowe, pomagaliśmy właściwie, to był taki główny profil naszej działalności, teraz go bardzo mocno rozszerzamy na inne obszary związane ze wspieraniem aktywności obywatelskiej, w tym organizacje na przykład procesów konsultacji społecznych, tworzenia dokumentów strategicznych we współpracy z gminami w taki sposób oddolny przy włączeniu mieszkańców już od momentu analizy problemów poprzez planowanie konkretnych działań. Jednym z takich naszych działań i takiej sfery mojej aktywności zawodowej, jestem animatorką, jestem osobą, która pracuje ze społecznościami, z mieszkańcami. Moim zadaniem jest wspieranie mieszkańców w realizowaniu pomysłów. Czasami sama je podsuwam. Teraz najwięcej czasu spędzam ze społecznościami wiejskimi, z dwoma społecznościami cudownymi w Małopolsce, w których tworzymy miejscowość tematyczną, gdzie to sami mieszkańcy przy moim delikatnym wsparciu wymyślają sobie pomysł na rozwój wsi. W oparciu o wybrany przez siebie temat tworzymy ofertę turystyczną. Moja przygoda z budżetem obywatelskim i partycypacyjnym w Krakowie zaczęła się w zeszłym roku, kiedy to razem ze Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych realizowała taki pilotażowy projekt Dzielnice się liczą w trzech dzielnicach Krakowa. I szereg naszych doświadczeń zafunkcjonował w ten sposób, że kontynuowaliśmy dalej mówienie na temat budżetu partycypacyjnego czy obywatelskiego w Krakowie. Dołączyły do nas też inne organizacje, ruchy miejskie, bo tym tematem zainteresowanych jest szereg osób w Krakowie i w związku z tym wyborczym, w roku cudów, udało się w Krakowie uruchomić budżet obywatelski razem we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Ja chciałam właściwie już jakoś zacząć i tak jakoś rozszyfrować to, czym jest ten budżet obywatelski, partycypacyjny, ale zanim do tego dojdę, to chciałabym zrobić taki wstęp związany z taką trochę refleksją na temat różnych problemów związanych z aktywnością społeczną, z tym, jak rozumiemy samorząd, czym on jest i też czym jest w ogóle ta partycypacja, taka krótka powtórka i jak się w to wpisujemy. Te różnego rodzaju problemy, które chciałabym na początku przedstawić, one w zasadzie stanowią punkt wyjścia do większości projektów, które przygotowujemy w fundacji, ale również nasze rodzime organizacje partnerskie, z którymi współpracujemy, również na tego typu problemach się opierają. Zastanawiałam się, od czego zacząć to dzisiejsze spotkanie z Państwem i tak sobie jakoś mi się wszystko składa do tego, że do takich pytań związanych z tym, kim jest samorząd tak naprawdę, co to jest samorząd. I właściwie w ustawie o samorządzie gminnym czytamy, że to mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb danej społeczności, działanie dla jej dobra. I jeśli oprócz Rady Miasta i Prezydenta brani są pod uwagę również mieszkańcy i ich potrzeby, to wskazuje na, według mnie, nas osób praktyków aktywizacji społecznej mieszkańców, na potrzebę prowadzenia regularnego dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta. Ten dialog szczególnie jest potrzebny w momencie, kiedy mieszkamy w tak dużym mieście, jakim jest Kraków. Nie ma jednego człowieka, który ogarniałby swoim umysłem wszystkie problemy społeczne naszego miasta.
Tym bardziej, że szereg problemów zaczyna się, jest bardzo skomplikowanych i trzeba na nie spojrzeć w sposób taki bardzo interdyscyplinarny, żeby można było je skutecznie rozwiązywać. Jak wygląda ten dialog? To trochę zależy od nas mieszkańców, ale również od samorządu, w którym mieszkamy. I to właściwie takie jest dosyć kluczowe, czyli na ile zdajemy sobie sprawę, my mieszkańcy, z tego, że to my się samorządzimy, że mamy wpływ, a ci, których wybieramy, to nie jest władza, tylko to są nasi reprezentanci, przedstawiciele, których wybraliśmy. I też takie pytanie, czy i na ile korzystamy z przywilejów demokracji i z czego to wynika. Pracując bardzo długo z mieszkańcami nie tylko miasta Krakowa, widzimy szereg takich barier, ponieważ jedną stroną są samorządowcy, a drugą stroną jesteśmy my, mieszkańcy. Po stronie mieszkańców widzimy taką bardzo często skrajną postawę, na szczęście nie jedyną, ale bardzo duży procent mieszkańców jest zdziwionych, dlaczego my, mieszkańcy, mamy decydować o jakichś ważnych priorytetach w naszym mieście, dlaczego mamy się na ten temat wypowiadać, przecież wybraliśmy radnych, prezydentów, to oni są tymi specjalistami, którzy powinni podejmować decyzje w naszym imieniu. No i takie głosy, my się nie znamy, my nie wiemy, wybraliśmy przecież naszych reprezentantów, proszę bardzo, niech rządzą, chętnie ponarzekamy, są nam znane. Po stronie przedstawicieli samorządu obserwujemy takie zgubne przekonanie o tym, że przecież radni, którzy na przykład spotykają się z mieszkańcami, z malutkim promilem mieszkańców podczas swoich dyżurów, ewentualnie jakichś spotkań z mieszkańcami, których wcale nie ma tak dużo, doskonale znają nasze potrzeby, nas, mieszkańców Krakowa, i to na nich ciąży takie brzemię podejmowania decyzji, to ich tak męczy, czują tą odpowiedzialność, ale ponieważ już muszą, no to już podejmują te decyzje. To są oczywiście skrajne postawy i skrajne podejścia, na szczęście nie jedyne. Ale to, co chciałabym zwrócić uwagę i do czego się sprowadza to nasze spotkanie, to to, że jest też takie możliwe podejście, gdzie przedstawiciele samorządów coraz częściej korzystają lub też są zmuszani ustawowo przez to, żeby korzystać z narzędzi dialogowania z mieszkańcami. Są zmuszani na przykład ustawami czy pewnymi wymogami, które wymuszają na samorządach w pewnych obligatoryjnych sytuacjach organizowanie konsultacji społecznych chociażby, gdzie samorządowcy muszą usłyszeć opinię mieszkańców. To, czy będą brać je pod uwagę, jest wolą oczywiście samorządów, ponieważ nie ma takiego obligatoryjnego obowiązku. Coś, do czego, nad czym bardzo często też jako mieszkańcy się nie zastanawiamy, to mianowicie to, że mamy takie prawo, ale też powiedziałabym, że obowiązek obywatelski, prawo do państwa, do takiego współdziałania z władzami, do brania udziału w dialogu społecznym i też korzystania pełnymi garściami z takiej zasady pomocniczości, która polega na tym, że państwo czy samorządy mają mieć taki charakter pomocniczy, czyli te potrzeby, których nie jesteśmy sobie w stanie zapewnić sami, my jako mieszkańcy, samoorganizując się chociażby, to te powinny nam dostarczyć administracja publiczna. No i tutaj artykuł 4 Konstytucji wskazuje wyraźnie, że to naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Jak już powiedziałam wcześniej, taką formą dialogu zinstytucjonalizowaną z samorządem są konsultacje społeczne.
budżet obywatelski, o którym sobie za chwilę powiemy więcej, jest jedną z form konsultacji społecznych, aczkolwiek trochę czymś więcej, ale łączy w sobie takie cechy, gdzie wypracowywane są pewne rozwiązania. Bardzo często mówi się o partycypacji, to jest takie modne słowo, nie wiem, czy Państwo mieliście już okazję je słyszeć na wykładach czy na szkoleniach w zeszłym roku. Oczywiście, to robimy sobie powtórkę. Partycypacja to nic innego jak uczestnictwo. To taki sposób na aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia w działaniach, w decyzjach, które nas dotyczą. Opiera się on oczywiście na komunikacji przedstawicieli, mieszkańców z przedstawicielami władz i w zasadzie tak dobrze rozumiana partycypacja i przez mieszkańców, którzy chcą z niej korzystać, i przez samorządowców, którzy widzą sens i celowość takich działań, bardzo doceniają to, że właściwie wiele problemów, wiele rozwiązań jest wspólnie z mieszkańcami konsultowanych, ale również wymyślanych i jest to na pewno duża pomoc w podejmowaniu decyzji. Uczestniczenie może przybierać różne formy, które mogą przybierać różny stopień zaangażowania w podejmowanie decyzji i taki podział jest nazywany drabiną partycypacji. Dla przypomnienia, taka bardzo prosta drabina partycypacji zawiera trzy szczeble. Pierwszym z nich, absolutnie podstawowym, jest informowanie, czyli w momencie, kiedy my jako obywatele mamy dostęp do informacji, jesteśmy informowani o kierunkach, planach rozwoju samorządu, wówczas możemy mieć jakąś refleksję czy jakiś impuls do działania. Konsultowanie to jest taka relacja dwustronna, w momencie, kiedy jesteśmy zapraszani do dialogu. Bardzo często w samorządach, w naszym również, zdarzają się takie sytuacje, gdzie błędnie nazywane są konsultacjami sytuacje, które nimi tak naprawdę nie są, ponieważ nam, mieszkańcom, nie dają możliwości wypowiedzenia się w jakimś temacie. Na szczęście się to zmienia. I kolejny etap to jest takie decydowanie i współdecydowanie, czyli to jest już takie partnerstwo w szukaniu, w wdrażaniu pewnych rozwiązań. Ono się opiera na takiej dwustronnej dojrzałości, zaufaniu dwustronnym samorządu wobec mieszkańców i mieszkańców wobec władz również. Ale to też jest branie odpowiedzialności za te różne nasze pomysły, które my jako mieszkańcy mamy. Tutaj na tym szczeblu plasuje się między innymi budżet obywatelski. Tutaj oczywiście plasuje się referendum, gdzie to jest taki instrument bezpośredniego wypowiadania się naszego i decyzja mieszkańców jest absolutnie wiążąca. I tutaj również jest takie rozwiązanie, które nazywa się inicjatywą lokalną, które polega na tym, że mieszkańcy mogą zgłaszać zadania publiczne do realizacji samorządowi, ale to samorząd decyduje o tym, czy chce współuczestniczyć razem z mieszkańcami w realizacji tego wspólnego zadania publicznego. Czyli często są to rzeczy, które i tak samorząd musi zrealizować, ale mieszkańcy mogą zgłosić swój pomysł na wniosku, który samorząd ma obowiązek rozpatrzyć i odpowiedzieć. Bardzo sympatyczną cechą tego rozwiązania jest to, że z jednej strony samorząd wkłada coś, jakieś swoje zasoby, niekoniecznie pieniądze, ale mogą to być środki finansowe, których grupa inicjatywna czy mieszkańcy nie otrzymują do rąk, ale różne wydatki są ponoszone z konta samorządu, a mieszkańcy mogą zadeklarować swój wkład pracy, ewentualnie jakiś wkład rzeczowy lub też finansowy, jeśli jest taka możliwość. Takie rozwiązania związane z inicjatywą lokalną w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych testowaliśmy
dwa lata temu, półtorej roku temu w samorządach, między innymi w Krakowie, w dzielnicy Czyżyny, gdzie w ramach inicjatywy lokalnej powstał ogród, ogród, czy raczej taki zalążek ogrodu, ponieważ to jest projekt rozwojowy. I również taka integracyjna impreza Dożynki w mieście, w dzielnicy Łęk, również w Czyżynach. To tak tylko przykłady. Zmierzając do tych problemów, o których wcześniej mówiłam, na których opieramy nasze projekty, to są badania związane z aktywnością Małopolan, bardzo dla nas niepokojące. To nie są już świeżutkie badania, ale tendencje nie zmieniły się jakoś drastycznie. Wyniki badań Omnibus w Krakowie z 2010 roku, gdzie mieszkańcy pytani, jak często w ubiegłym roku angażowali się na rzecz swojej wspólnoty lokalnej, działając w stowarzyszeniu, pisząc skargę, biorąc udział w czynie społecznym czy uczestnicząc w zebraniu, 60% mieszkańców powiedziało, że w ogóle ani razu, 23% przynajmniej raz, 4% uczestniczy stale w tego typu działaniach i 13% stale. To są zapewne tacy aktywiści, miejscy, ludzie zaangażowani prawdopodobnie w organizacjach pozarządowych. Kolejnym problemem jest dystans obywateli do przedstawicieli władzy. W innym raporcie z badań Mój Samorząd dało się wyczytać między innymi takie zdania, że władze Krakowa przeprowadzają konsultacje społeczne, ale czy rzeczywiście uwzględniają opinię mieszkańców, to pozostaje pod znakiem zapytania. Trudno mówić o stałym dialogu, brakuje stałych mechanizmów i podejmowanych działań. Brak poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość. 10%, tylko 10% Małopolan czuje duży lub raczej duży wpływ na to, co się dzieje w miejscu jego zamieszkania. 58% uważa, że ma niewielki wpływ, a brak lub słabe zaufanie do władz lokalnych deklarowane jest przez 70% badanych. Tutaj jeszcze chciałabym Państwu bardzo krótko przytoczyć takie inne wyniki z badań z 2009 roku, z badań CBOS-u, które pokazują, jak my Polacy myślimy w ogóle o sprawach kraju, czy o sprawach miasta, czy gminy. 72% Polaków jest zdania, że w ogóle nie ma wpływu na sprawy kraju. 55%, czyli ponad połowa mieszkańców różnych miast lub gmin, uważa, że nie ma żadnego wpływu. Brak wpływu koresponduje z brakiem zaufania do organów samorządu i do partii politycznych, ale też ten brak zaufania jest widoczny przy zaufaniu do parlamentarzystów. 21%, tylko 21% ufa parlamentarzystom, partiom politycznym tylko 14%. Te badania jakby kluczą, czy w ogóle zmierzają do takiej konsekwencji, że bardzo dużo osób w konsekwencji wycofuje się z aktywnego życia publicznego, nie ma takiego poczucia współodpowiedzialności za tą naszą społeczność lokalną, za dobro wspólne, i też widoczna jest duża niechęć do bezinteresownego działania na rzecz innych. Ja w tym momencie trochę się czuję jak ksiądz na kazaniu, który mówi pewnie nie do właściwych ludzi, czyli ci, którzy są na sali, to są osoby, których te problemy prawdopodobnie nie dotyczą. Natomiast taki jest stan rzeczy i dla nas, osób, które zajmują się aktywizacją społeczną mieszkańców, czasami widzimy problem, wskazujemy go i pokazujemy też pewne narzędzia, które są możliwe do realizacji, są w zasięgu możliwości mieszkańców. Widzimy dużą niechęć do tego i dużą nieufność związaną z włączeniem się, z podjęciem próby, ponieważ wiemy, słyszymy, że wielokrotnie ta niechęć wynika stąd, że właśnie te osoby spotkały się z jakąś sytuacją nieprzyjemną w samorządzie na przykład, czy też we współpracy w społeczności lokalnej,
gdzie ktoś ich oszukał, ktoś miał coś zrobić i nie zrobił. Także to wszystko rzutuje niestety. Próbą odwrócenia tych trendów związanych z tym brakiem zaufania jest wprowadzanie budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnych czy budżetów obywatelskich. To jest taka sytuacja, w której mieszkańcy dostają na bazie takiej umowy z samorządowcami do dyspozycji, jaką dostają jakąś część budżetu. To jest pewien absurd w nazewnictwie, mówienie o budżecie obywatelskim, ponieważ cały budżet tak naprawdę jest obywatelski, ten w samorządzie, tak? Natomiast niektórzy chcą mówić, nazywać go po prostu, ten wydzielony kawałek budżetu chcą go nazywać obywatelskim. Bardziej właściwe według mnie jest mówienie o budżecie partycypacyjnym. Zwał jak zwał, jest to taka sytuacja, w której my mieszkańcy mamy taką możliwość zdecydowania o tym, na co chcemy te pieniądze przeznaczyć. To, w jaki sposób decydujemy, regulowane jest przez poszczególne samorządy. Projekty odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, ponieważ one są zgłaszane przez ekspertów od spraw tych problemów, tak? Czyli my mieszkańcy sami wiemy, czego nam najbardziej potrzeba i pracując w jakichś grupach najczęściej zgłaszamy propozycje. Mówi się o tym, że to zwiększa efektywność wydatkowania środków publicznych właśnie dlatego, że odpowiada na jakiś ważny problem społeczny, mniejszy lub większy, w zależności od środków i możliwości. Sprzyja integracji mieszkańców, no i też budowaniu lokalnej wspólnoty. Budżet partycypacyjny ma szereg korzyści. Teoretycy wymieniają ich bardzo dużo. Jednym z nich jest lepsze gospodarowanie środkami publicznymi z tych powodów, o których powiedziałam wcześniej. To jest instrument integrowania mieszkańców, ponieważ umożliwia bardzo często spotykanie się mieszkańców wokół jakichś problemów, wymyślanie rozwiązań tych problemów i przekuwanie ich na projekty obywatelskie, które są zgłaszane. Mówi się również o dystrybucji środków zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej. Tutaj nie ma znaczenia, kto ten projekt zgłasza. Może to być takie cudowne narzędzie, z którym docieramy do osób, które są w jakiś sposób wykluczone, defaworyzowane, które nie są zapraszane do ciał różnego rodzaju konsultacyjnych po to, żeby się wypowiedzieć na temat problemów, jakich doświadczają w codziennym życiu. A tutaj jakaś dzielnica uważana za, mam tutaj na myśli jedną na przykład w Krakowie, omijana szerokim łukiem przez radnych, jakby mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia własnych projektów i właściwie zorganizowania się i promowania tego projektu i wyboru go w konsekwencji przez innych mieszkańców. Na pewno w momencie, kiedy zaczynamy się przyglądać temu naszemu miejscu zamieszkania, kiedy zaczynamy trochę inaczej patrzeć na drogę, na przystanek autobusowy, czy do miejsca, do którego zmierzamy, wtedy widzimy te miejsca trochę inaczej. Widzimy, że w jakimś miejscu przydałaby się ławka, albo że jakieś miejsca nie spełniają swojej funkcji. I to jest właśnie to, co kryje się pod tym wzrostem identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania. Bardzo często podczas spotkań, tak jak to było realizowane chociażby w projekcie pilotażowym Dzielnice się liczą, czy też tak jak teraz mamy takie założenie przy wdrażaniu budżetu obywatelskiego w Krakowie, żeby jednak mieszkańcy mieli możliwość popracowania wspólnie podczas spotkań, mamy okazję przekonać się o tym, że różne grupy społeczne mają różne problemy, że fajnie jest być
być może pomyśleć o tym samym miejscu w taki sposób, żeby spełniało ono potrzeby różnych grup społecznych. Bardzo mnie denerwuje taka sytuacja, gdzie Rada Dzielnicy na moim osiedlu na przykład zrobiła plac zabaw. Radni chcieli dobrze, zainwestowali dużo pieniędzy w jakieś fajne zabawki, ale nikt nie pomyślał o tym, że z dziećmi na plac zabaw przychodzą rodzice, którzy jak dzieci się bawią, to fajnie, żeby sobie mogli gdzieś usiąść. Rodzice pal fuk, tak? Bo to są często młodzi ludzie, ale czasami przychodzą babcie, nianie, czy też inne osoby, które być może chciałyby sobie po prostu posiedzieć pod drzewem i też spędzić czas w tym miejscu. Wzrasta również odpowiedzialność mieszkańców za dobro wspólne. Tak to jakoś jest, że w momencie, kiedy usiądę do przygotowania jakiegoś projektu, kiedy się trochę nachodzę, kiedy się trochę natrudzę, kiedy włożę jakiś swój wkład pracy i już zostanie zrealizowany ten mój pomysł, to bardziej mi zależy na tym, żeby nikt tego nie zniszczył, żeby nic się z tym nie stało. I to jest coś bardzo sympatycznego, co również jest podnoszone przez osoby, które wdrażały budżety partycypacyjne w innych miastach, gdzie na przykład w momencie, kiedy został zagospodarowany jakiś skwerek, to powołała się nieformalna taka straż obywatelska, jakaś pani, która ma więcej czasu, jest częściej w domu i w momencie, kiedy tylko zaczyna się tam dziać coś niepokojącego, to albo pokrzykuje z tego okna i przegania chuliganów, albo wręcz czasami podejmuje taką interwencję, że dzwoni po jakieś posiłki. Budżet obywatelski jest również taką okazją do edukacji mieszkańców, ponieważ na spotkaniach dotyczących tego, jakie projekty możemy zgłaszać, czego one mogą dotyczyć, dowiadujemy się, że zadania, które możemy realizować, muszą leżeć w kompetencjach Rady Miast, gminy lub też dzielnicy. Nie wszystko wiemy, nie wszystko jest dla nas oczywiste. Dowiadujemy się o tym, jak funkcjonuje budżet w Krakowie. Czasami nam się może wydawać, że cóż to jest zbudowanie kawałka chodnika, tak? Okazuje się, że trzeba przygotować projekt, że miasto musi ogłosić przetarg, że jest szereg takich działań, które musi zostać podjętych, zanim ten projekt zostanie zrealizowany, że to nie jest tylko ten moment, kiedy jakieś elementy będą montowane, ale szereg różnych prac musi być wykonanych. Ja myślę, że te spotkania, tutaj jakoś zapisało się mi, że to jest edukacja mieszkańców, ale teraz nie mam najmniejszych wątpliwości. W momencie, kiedy na spotkaniach biorą udział również radni, szczególnie dzielnicowi, że to jednak my uczymy się od siebie po prostu nawzajem. I to radni, którym się często wydaje, że nie wszystkim na szczęście, ale dają się słyszeć takie głosy, że przecież te listy, które powstają, jakieś tam zgłoszonych problemów przez mieszkańców, że my już wszystko wiemy i już nie możemy, mamy za mało środków, żeby te wszystkie rzeczy zrealizować. Ale okazuje się, że są problemy identyfikowane przez mieszkańców, o których radni nie mieli świadomości. I też dzięki współpracy i inicjatywie mieszkańców wcale one nie muszą wymagać wielkich nakładów. Można je rozwiązać łącząc różnego rodzaju zasoby, czy też nawet wiedzę, jaką posiadają radni, a nie jest ona w naszych rękach, czy w rękach mieszkańców. I wreszcie to są lepsze decyzje prezydenta i radnych. Ja w to bardzo mocno wierzę, ponieważ na tych spotkaniach u nas to za wcześnie o tym, żeby wyciągać tak daleko posunięte wnioski, ale w samorządach, gdzie budżety partycypacyjne funkcjonują już dłużej, gdzie te kontakty z mieszkańcami przybierają formę takiego stałego dialogu, rokrocznie powtarzanego, okazuje się, że te różnego rodzaju spotkania są przestrzenią do tego, żeby się właśnie więcej dowiedzieć albo wręcz usłyszeć jakieś bardzo konkretne rozwiązania, na które w samorządzie nikt nie wpadł. Dodatkową wartością też jest to, że mieszkańcy to są bardzo mądrzy ludzie. Też jakbym zaczęła z Państwem rozmawiać, to dowiedziałabym się od Państwa tego, że pracowaliście w różnych miejscach, że macie szereg różnych doświadczeń i wiele rzeczy po prostu wiecie, jak je zrobić, więc w momencie, kiedy też ten punkt ciężkości przesuwa się
na tę stronę, że samorządowcy zaczynają słuchać rozwiązań, a my chcemy z samorządowcami mówić takim językiem, czy posługiwać się taką retoryką nie tylko zarzucania sobie pewnych rzeczy, ale proponowania rozwiązań, okazuje się, że uruchamia się takie myślenie, jak to można zrobić, tak? Że to jest, te różne rozwiązania są realne. W związku z tym, że budżet obywatelski jest taką okazją do spotkań, do deliberacji, do rozmawiania na argumenty bardzo często, przekonywać się chociażby o tym, czy warto głosować na ten czy na inny projekt, zmniejsza się, zaczynamy się lepiej rozumieć z przedstawicielami samorządu. Ja w to też bardzo wierzę i też tego doświadczyłam, ponieważ taką cudowną okolicznością była praca, wspólna praca strony samorządowej, pozarządowej z samorządowcami nad uchwałą dotyczącą wdrażania budżetu partycypacyjnego w Krakowie, gdzie wzajemnie uczyliśmy się od siebie. Tak? My mówiliśmy o tym, my strona pozarządowa, mówiliśmy o tym, w jaki sposób trzeba projektowo pomyśleć o budżecie obywatelskim, czyli najpierw się przygotować, potem zaplanować spotkania z mieszkańcami, innymi słowy nie iść na żywioł, tylko trochę ugrać coś więcej, czyli realizować te cele, o których sobie tutaj mówimy i na które wskazują nie teoretycy, ale praktycy, ludzie, którzy zajmują się aktywizacją społeczną mieszkańców i w ten sposób chcą, wdrażając budżet partycypacyjny w Krakowie, również zwiększać aktywność mieszkańców. To jest taki argument, ale powiem go, tak? Na pewno poprawia to wizerunek radnych i Rady Miasta jako tych, którzy dialogują z mieszkańcami. Niektórzy złośliwie mówią, że oddają kawałek władzy mieszkańcom. No i z pewnością jest to taka większa transparentność i przejrzystość finansów publicznych, bo właśnie dowiadujemy się o tych meandrach wydawania środków publicznych, że rzeczy, które wydają nam się proste, niekoniecznie proste są, albo wręcz wskazujemy samorządowcom czasami, że rzeczy, które im się wydają trudne, wcale takie trudne nie są. Ile mamy jeszcze czasu? 17 minut. No właśnie, bo tak, nie 17 minut. Dobrze. Jak to wygląda w Krakowie? W Krakowie w 2013 roku, ja się postaram nie przedłużyć, więc proszę Państwa, żebyście się Państwo nie stresowali. W 2013 roku w czterech dzielnicach Krakowa zaczęło się od takich pilotażowych projektów związanych z wdrażaniem budżetów partycypacyjnych. Właściwie wdrażanie takich budżetów w dzielnicach leżało u założeń tych projektów, przynajmniej tego naszego dzielnicy się liczą, leżało to, że w zasadzie mieszkańcy bardzo słabo w Krakowie identyfikują się z dzielnicami, nie znają swoich radnych. Bardzo mała liczba osób, jeżeli już trafi do tej rady dzielnicy, to proponuje też jakieś rozwiązania, tylko najczęściej zgłasza jakieś problemy i oczekuje ich rozwiązania. I radni też nie są zachwyceni kontaktami z mieszkańcami, nie mówiąc o tym, że wręcz nawet nie zawaham się powiedzieć, że niektórzy unikają kontaktów z mieszkańcami jak ognia, boją się spotkań publicznych. Ja pracowałam w jednym z projektów, gdzie próbowaliśmy stworzyć dzielnicowe centrum obywatelskie w jednej z dzielnic. Była to trudna współpraca z radnymi i też właściwie doświadczenia tych projektów, pilotażu dotyczącego wdrażania budżetu partycypacyjnego,
integracyjnego, nie w tych dzielnicach, w których go się udało wdrożyć, ale w innych dzielnicach, pokazują, jak bardzo wiele jest do zrobienia po stronie zmienienia mentalności samych radnych, przedefiniowania trochę roli radnych dzielnicowych, ale również pomyślenia o wykorzystaniu takich narzędzi, jakim jest między innymi budżet obywatelski, który może spowodować to, że bardziej zaczniemy się identyfikować z miejscem, w którym mieszkamy, właśnie dlatego, że zaczniemy dostrzegać pewne deficyty tych miejsc. Chciałam powiedzieć parę słów o tym, jak to było zrealizowane w tym naszym projekcie dzielnicowym, ponieważ szereg doświadczeń naszych z poprzedniego roku jest wdrożonych obecnie przy wdrażaniu budżetu partycypacyjnego w Krakowie. Otóż stworzyliśmy taką grupę, która nazywała się Radą Programową. To byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale też takich aktywistów miejskich, radnych dzielnicowych, z którymi to wspólnie zastanawialiśmy się nad takimi zasadami wdrożenia budżetu partycypacyjnego. Ponieważ trzeba było zdecydować o tym, jaka kwota zostanie przeznaczona do podziału dla mieszkańców, w jaki sposób będą prowadzone spotkania z mieszkańcami, przez kogo to już nie było do zdecydowania, ponieważ to mieliśmy zapisane w projekcie, że będą moderatorzy, którzy we współpracy z dzielnicami będą te spotkania prowadzić. Jak będziemy razem wspólnie pracować, ponieważ nasz projekt opierał się na takim założeniu, że w momencie, kiedy radni dzielnicowi bardzo mocno się zaangażują w promowanie tego budżetu obywatelskiego, kiedy zaczną namawiać mieszkańców i mieć z nimi realny kontakt, wówczas jest szansa na to, że tych projektów powstanie dużo, że one będą dobre jakościowo, ponieważ radni mają, jak wcześniej mówiłam, taką wiedzę, jaką nie mamy my jako przeciętni mieszkańcy, bo nie załatwiamy takich spraw w Urzędzie Miasta, jakie załatwiają radni, zresztą to jest ich rola. Jak zostaną zorganizowane głosowania dla mieszkańców, gdzie, w których punktach, jak to wszystko będzie promowane. To było ogromne przedsięwzięcie, takie logistyczne również, ponieważ mieliśmy do dyspozycji bardzo małą kadrę osób, które pracowały w projekcie. Oplakatowanie czy poinformowanie mieszkańców jednej dzielnicy, skuteczne poinformowanie mieszkańców jednej dzielnicy jest nie lada wyzwaniem, kiedy nie ma się dużych środków. Stąd namawialiśmy radnych do tego, żeby ograniczyli ten zasięg działania, czyli być może jeśli to jest pilotaż, warto pomyśleć o zrobieniu tego budżetu partycypacyjnego na przykład na jednym osiedlu, żeby spróbować, zobaczyć, ale też łatwiej jest obejść wszystkich mieszkańców i ich poinformować. No nie wszędzie się to udało. Na końcu zrobiliśmy takie podsumowanie i sprawdziliśmy, co zadziałało w tym projekcie, a co nie zadziałało. Od samego początku zadaniem tej Rady Programowej było również myślenie o tym, w jaki sposób z tym budżetem obywatelskim wyjść na poziom wyżej, czyli co zrobić, żeby można było rozmawiać o budżecie obywatelskim w latach kolejnych na poziomie w Krakowa. Co się wówczas udało? W trzech dzielnicach w Krakowie, w dzielnicy Zwierzyniec, w dzielnicy Bronowice i Górka Narodowa, które zostały wybrane w taki sposób, że my spotykaliśmy się z właściwie prawie każdą radą dzielnicy, żeby wytłumaczyć, że to jest proces, że będziemy oczekiwać dużego zaangażowania radnych w to, żeby wszystko się udało. Otrzymaliśmy bodajże 7 zgłoszeń, ostatecznie świadomi, bardzo uświadomieni dużej pracy, jaka nas wspólnie czeka. Tylko 7 rad dzielnic zgłosiło się do udziału w tym projekcie. I później w kolejnym etapie 3 zakwalifikowały się do takiej właśnie wspólnej pracy. Wyniki były całkiem imponujące jak na zasoby, którymi dysponowaliśmy i też jak na pilotaż. W dzielnicy Zwierzyniec zgłoszonych zostało 17 projektów, w dzielnicy Bronowice 8, w Górce Narodowej 4 projekty.
Mogę powiedzieć również o obszarach tematycznych, ponieważ one są aktualne również teraz przy realizacji budżetu partycypacyjnego w Krakowie, czyli innymi słowy, na co mieszkańcy zgłaszali te projekty. One dotyczyły obszaru rekreacji i sportu, w tym na przykład budowy i modernizacji placów zabaw, tworzenia skwerków, ścieżek przyrodniczych. Było 11 takich projektów globalnie. Część z nich, bo 10 projektów, dotyczyło inwestycji drogowych, różnego rodzaju remontów nawierzchni czy chodników, instalacji luster drogowych, czy tworzenia przejść dla pieszych, ale były też takie projekty, które były w sferze kultury i oświaty, infrastruktury kulturalnej, wydarzeń artystycznych, czy też projekty w innych obszarach. Polegało to na tym, że mieszkańcy pracowali razem, jak zgłaszane były projekty. Pracowali razem podczas spotkań, na których na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy ogólnie o problemach, które mieszkańcy widzą czy identyfikują w dzielnicy. Od razu pracowaliśmy na mapach patrząc na tereny, które należą do gminy, ponieważ te projekty, i tak to jest aktualne do teraz i będzie aktualne w latach następnych, że te projekty w ramach budżetu partycypacyjnego muszą dziać się na terenie gminy, czy być w zakresie kompetencji gminy. Czyli na żadnym terenie prywatnym nie można na przykład przeprowadzić jakiejś inwestycji. Chociażby ona miała dotyczyć wielu mieszkańców, tak? Identyfikowaliśmy te problemy. Na kolejnym spotkaniu był już taki etap kreowania rozwiązań, gdzie mieszkańcy łączyli się w grupy i zaczynali zastanawiać się nad tym, w który obszar one zostały zapisane bardzo szeroko, w który obszar się kwalifikujemy. Piękna muzyka. Czesław, nie będę zawsze aktualna. Czyli była to okazja, nic nie szkodzi, była to okazja do takiego wspólnego projektowania rozwiązań. Radni, którzy byli na tym spotkaniu obecni, ale również przedstawiciele ZIKIT-u, czy innych jednostek miejskich, czyli te, którym są przedstawiane później projekty do zbadania, czy ich wykonalność jest możliwa, byli obecni na spotkaniu, ponieważ dość dużo było projektów inwestycyjnych, czego się spodziewaliśmy. Tutaj nieodzowna była obecność państwa z ZIKIT-u, którzy właśnie pomagali odnaleźć się na mapach, ale również później na dalszych etapach, już na kolejnych spotkaniach, w momencie, kiedy budżetowano pewne przedsięwzięcia, pomagali również w określeniu pewnych cen, czy też w podpowiadaniu pewnych rozwiązań, i uświadamiali mieszkańców nas mieszkańców w tym, że na przykład zrobienie czegoś wymaga wcześniejszego projektu, zaprojektowania czegoś, albo właśnie, że na coś musi być ogłoszony przetarg, że to nie jest takie hop-siup, albo że z jakimś terenem jest problem, ponieważ on jest trochę gminny, ale również jest tam problem związany ze współwłasnością i dlatego ten teren wygląda tak, jak wygląda, nie jest to jakieś niedbalstwo, tylko pewien problem formalno-prawny. Na kolejnym etapie zgłoszone projekty, kiedy już zostały zgłoszone, kiedy zostały złożone, w okresie mniej więcej wakacyjnym były one oddane do Urzędu Miasta, gdzie musiały otrzymać pieczątkę wydziału, który później miałby ten projekt realizować. Czyli była sprawdzana wykonalność, ale również koszty, czy nie zostały one jakoś tam przeszacowane albo niedoszacowane. I w momencie, kiedy do głosowania były dopuszczane tylko te projekty, które są możliwe do realizacji, czyli będą możliwe do zrealizowania właśnie na terenie gminy, są w kompetencjach dzielnicy i nie przekraczają kwoty tej, którą zadeklarowała dzielnica. Głosowania były zorganizowane w taki sposób, żeby umożliwić mieszkańcom oddanie głosów. Nie był to jeden dzień, nie było to tylko jedno spotkanie.
ale też można było bezpośrednio na spotkaniu, podczas którego mieszkańcy mieli możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i opowiedzenia o nich, można było już zagłosować. Ale również mieszkańcy dzielnic Zwierzyńca i Bronowic, bo tam w konsekwencji okazało się, że jest nad czym głosować. W Górce Narodowej okazało się, że tylko jeden projekt się kwalifikuje do dofinansowania, w związku z czym przeszedł awansem. W innych miejscach radni bardzo się starali, żeby tych miejsc, w których będą wystawione urny do głosowań, było jak najwięcej. Były to szkoły, ośrodki kultury i właściwie w każdym z tych miejsc funkcjonowała taka komisja składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowej, radnych, mieszkańca, jeśli się udało. I tam ktoś zawsze przy tych urnach czuwał. Przed głosowania odbywało się na specjalnie przygotowanych kartach. Bardzo ciekawa jest metoda głosowania, która polegała na tym, że mieszkańcy, też ucząca nas mieszkańców pokory, myślę, ponieważ nie oddajemy głosu tylko na ten projekt, który nam się podoba, na przykład na swój, bo jest najlepszy, ale to była metoda preferencyjna. W momencie chyba od 1 do 5 punktów można było przyznawać projektów, w związku z czym wcale nie ten taki najpopularniejszy, czy ten, który najlepiej rokował, miał szansę wygrać, tylko właśnie tą metodą preferencji były wybierane projekty. Bardzo ważna rzecz, która również jest kontynuowana przy budżecie partycypacyjnym teraz w Krakowie, to to, że zgłoszone projekty muszą mieć listy poparcia, czyli pod takim projektem, który został opracowany, który musi spełniać kryteria formalne, powinno się podpisać co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 lat. Jeszcze powiem Państwu o tym, jakie projekty zwyciężyły i właściwie zmierzając do końca, powiem trochę o harmonogramie budżetu obywatelskiego, tego, który jest aktualny w tym momencie w Krakowie, czego już nie można, ale co jeszcze jest całkiem możliwe. Zwyciężyły takie projekty jak budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50. Szacunkowa wartość projektów to była 33 tysiące. Modernizacja amfiteatru na osiedlu Widok. Wartość projektu około 50 tysięcy. Budowa szkoły, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48. Szacunkowy koszt projektu 100 tysięcy złotych. A w Radzie Dzielnicy 4 remont fragmentu chodnika wzdłuż Kuźnicy Kołantajowskiej. Na podsumowanie mogę powiedzieć, że podsumowanie pilotażu, ale też nie tylko naszego pilotażu, bo to by było niesprawiedliwe, nie tylko w tych trzech dzielnicach był wdrażany budżet partycypacyjny, ale również w dzielnicy pierwszej w Krakowie, gdzie grupa aktywnych mieszkańców i mieszkanek razem z radnymi właśnie również pojawiali się oni na naszych spotkaniach, ale pracowali osobno nad właściwie takim obmyśleniem planu wdrażania budżetu partycypacyjnego u nich w dzielnicy i zrobili to dzielnie, bez żadnego projektu, tylko dzięki takiej sile zaangażowania społecznego, również z sukcesem. I też bardzo aktywnie ta grupa osób włączała się w wypracowywanie, w pracę nad uchwałą, nad wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w Krakowie. Ja to bardzo podkreślam, ponieważ cieszę się, że nie konkurowaliśmy, tak jak to jest. Niestety się to zdarza, ale jakaś taka wspólna praca, nasze właściwie wspólne stanowisko wobec też samorządu spowodowało, że bardzo wiele istotnych elementów dotyczących wdrażania budżetu partycypacyjnego udało się do tej uchwały po prostu zapisać. I myślę, że bez tego to byłby bardzo zły budżet partycypacyjny w Krakowie. Tak to jest. Jest pilotażowy i też jest ciekawym eksperymentem. Tym samym, tak, już o uchwale powiedziałam, tym samym otrzymaliśmy my jako mieszkańcy do dyspozycji
właściwie nie promil budżetu miasta Krakowa. No, jest to pilotaż również, pewien eksperyment. Normalnie budżet partycypacyjny powinien się odbywać w takim cyklu nie tak ekspresowym, jak to jest robione teraz w tym roku, że są i spotkania z mieszkańcami, cała praca koncepcyjna, przygotowawcza i projekty, i jeszcze ich realizacja, bo z tym chce nasz samorząd zdążyć do końca roku 2015, przynajmniej 2014, jeśli chodzi o projekty miękkie. Więc to jest ciekawy eksperyment, ale dobrze, że jest. Na zadania o charakterze lokalnym, czyli w dzielnicach, przeznaczone jest 1 800 000 zł, czyli po 100 tysięcy na każdą dzielnicę. Na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeznaczonych jest 2 700 000 zł. Takie rozróżnienie pomiędzy tym, co lokalne, a co ogólnomiejskie, jest takie mianowicie, że projekt, który dotyczy więcej niż mieszkańców jednej dzielnicy, to ma znamiona charakteru ogólnomiejskiego. Czy dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy. Jak wygląda budżet obywatelski w Krakowie w harmonogramie? To już dosłownie ostatnie zdania. W maju i do 16 czerwca odbywały się w dzielnicach spotkania z mieszkańcami, na których to właśnie odbywał się taki proces koncepcyjny, myślowy. To był taki moment, żeby można się było spotkać z radnymi, z nimi podyskutować, dowiedzieć od nich wielu ciekawych rzeczy, ale również z pracownikami Urzędu Miasta. Składanie projektów trwało od 5 maja do 16 czerwca, czyli już jesteśmy po tym terminie. W ramach ciekawostek powiem, że projekty nadal spływają do Urzędu Miasta. Tych projektów zostało złożonych dotychczas około 560, są jeszcze liczone. I tu muszę powiedzieć, że to jest całkiem niezły wynik, bo dla tych z Państwa, którzy są ciekawi, mogę powiedzieć, jak to wygląda również w innych miastach, nie wszystkich, bo ale tak orientacyjnie, w Łodzi, gdzie zostało przeznaczonych 40 milionów złotych, spłynęło 871 projektów. We Wrocławiu przeznaczono kwotę 20 milionów złotych, złożonych zostało 500 projektów. W Katowicach nie wiem ile projektów, ale 10 milionów zostało przeznaczonych. W Szczecin 5 milionów. Tarnów, bagatelka 3,5 miliona złotych przeznaczył na budżet obywatelski. 154 projekty. I fantastyczna gmina Kęty, która przeznaczyła 4% swojego budżetu do podziału przez mieszkańców. Coś, co zachwyca, to to, że na 30 tysięcy mieszkańców 10 tysięcy głosujących na projekty. Bo to, na co chciałabym zwrócić uwagę, dlaczego dla mnie takim fantastycznym narzędziem jest budżet obywatelski. Nie dość powiedzieć, że te spotkania, nie dość powiedzieć, że różne cele można realizować, te ograniczające bariery i samorządu, i mieszkańców, ale również uruchamia taką machinę, gdzie możemy głosować, tak? Czyli jeżeli ktoś nawet nie ma ochoty zgłaszać albo nie ma pomysłu, to jednak może zauczestniczyć w ten sposób, że odda swój głos i też w ten sposób aktywizujemy te osoby, które no właśnie nie są tak najbardziej aktywne, tak? przy zgłaszaniu projektów. U nas obecnie trwa weryfikacja projektów i ich liczenie. Będzie ona trwała do 20 sierpnia. Ogłoszenie listy projektów będzie 1 września. Ważna uwaga dla nas wszystkich, to na co chciałabym Państwu zwrócić uwagę. Macie Państwo ten harmonogram w materiale, który otrzymaliście. Głosowania będą od 27 września do 5 października. I jak się można tym zainteresować? W dzielnicach, w których Państwo mieszkacie, te listy będą upublicznione, czyli trzeba będzie zadeklarować, że się jest mieszkańcem danej dzielnicy, trzeba mieć ukończonych 16 lat i trzeba, no właśnie, oddać głos. Będzie taka możliwość, żeby go oddać również w formie elektronicznej, co jest pewną zmianą w stosunku do tych naszych pilotaży, gdzie nie mieliśmy takich możliwości.
Ważna informacja jest taka, że myślę, że po takim wyniku w Krakowie, jeżeli chodzi o ilość zgłoszonych projektów, nie ma najmniejszych wątpliwości, że budżet obywatelski ma sens. Tym bardziej, że kwota jest na tle innych miast wcale nie imponująca. I ci, którzy liczyli na porażkę budżetu partycypacyjnego, bo byli tacy, myślę, że mają wytrącony argument z rąk. Więc myślę, że ten budżet będzie realizowany. Usłyszałam, że Państwo macie w ramach projektu myśleć o pewnych rozwiązaniach, pewnych projektach, więc bardzo Państwa serdecznie namawiam do tego, żeby szykować projekty na kolejny rok i w kolejnym roku je składać. Nie muszą to być wielkie przedsięwzięcia, ale jest dużo czasu na to, żeby spokojnie sobie pewne rzeczy poplanować, porozmawiać z innymi współmieszkańcami, poprzyglądać się problemom. I rozwiązania wielu problemów, wielu fantastycznych rozwiązań Państwu życzę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.